Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM. Już dosłownie kilka chwil dzieli nas od rozpoczęcia 50. Albo kilkanaście. No, czas pokaże, bo zawsze może być lekki poślizg, ale niewielki, jeżeli w ogóle się pojawi. Bardzo często koncerty zaczynają się o czasie, natomiast najważniejsze, że zaczynamy 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Bardzo miło nam w plenerowym studiu powitać kolejnego gościa na naszej kanapie. Tak cały czas mówię naszej, no. Nawiązując do tego, że Radio Opole jest na festiwalu, zasiadł Krzysztof Prusik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zacząć od kontekstu, no przyznaję, mocno chwytającego za serce, dlatego że wygrał pan program The Voice Senior, reprezentował pan drużynę Witolda Paszta i nawet w finale programu wzruszył go pan, wykonując utwór Zabiorę Cię Magdaleno, i w obliczu tego, co się wydarzyło, to jest szczególnie wzruszające i jestem ciekaw, czy faktycznie czuje pan się wyróżniony, że w ostatniej edycji The Voice Senior, w której jurorem był Witold Pasz, udało się nawiązać tę znajomość, występować pod jego wsparciem, no i sprawić mu frajdę na sam koniec programu. No, nie uważałbym tego w takich kategoriach, że zostałem wyróżniony, bo raczej spadło szczęście z nieba na mnie, bym to powiedział w ten sposób. Mm-hmm. Witold bardzo dużo cennych uwag, wskazówek dał mi, doprowadził mnie do finału, ale też nie wzruszylibyśmy go, nie ja tylko, ale również kwartet Lepiej Późno Niż Wcale, o tak oni się nazywają. To wszystko było naprawdę bardzo fajnie zrobione. Zrobiliśmy to, powiem nieskromnie, profesjonalnie, jeżeli chodzi o rozwiązanie harmoniczne tych głosów, i to, wydaje mi się, Witolda ruszyło, bo raz, że piosenka, którą śpiewał, przypomniała mu jego młode lata, a on jako człowiek, który miał sprawne uszy, no to docenił to właśnie w ten sposób, że to było fajne. A propos głosów, które się przepięknie lepią, no to w tym roku stworzyli państwo na festiwal, no taką można powiedzieć, super grupę. Wystąpi pan no z absolutnie czołowymi nazwiskami polskiej muzyki, ale też festiwalu opolskiego, wykonując hołd dla też niestety nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego. Jestem ciekaw, kiedy pojawia się taka moc, kiedy pojawia się jeszcze większy skład, nie wiem, czy mogę zdradzić jaki, żeby wszystkiego nie spalić, nie opowiedzieć w radiu, to czy rzeczywiście gdzieś tam czuł pan ciarki, które chodzą po plecach, jaka to jest moc, jak to fajnie brzmi? To nie są ciarki, to jest po prostu, ja nie wierzę w to, co się dzieje. To jest coś wspaniałego, to był mój sen, bo wygrana w Voice po prostu się potoczyła, tam trzeba było starać się, tak dalej, ale to, że jestem tutaj w Opolu, to było marzenie mojego życia. Tam był konkurs, że tak powiem, a tu się spełniło to, o czym śniłem. Czy ten występ to jest ukoronowanie dotychczasowej drogi z zastrzeżeniem, że wciąż jeszcze może być lepiej? No, mam nadzieję, że to będzie lepiej i że nie zamykam etapu, że jest to ukoronowanie, aczkolwiek jest to spełnienie tego wszystkiego, tej całej kwintesencji mojego życia, mojego śpiewania. To 59. już festiwal. Zdarzało się panu oglądać wcześniejsze? No ja prawie wszystkie, odkąd już telewizor był w domu, to siedziałem, ale siedziałem z taką miną i patrzyłem, kiedy ja w końcu. To jest właśnie wspaniałe, że ten dzień się wydarzył. Czyli była taka myśl, że nie na zasadzie, że chciałbym tam, tylko chciałbym, bo chcieć to można różne rzeczy, ale na zasadzie takiej, że kurczę, kiedyś tam się pojawię, kiedyś pojawię się na tej scenie, zrobię wszystko, żeby tam stanąć. Tak, tkwiła taka myśl cały czas, ona mnie nie opuszczała, tylko było, jak to zrobić, no bo po prostu konkurencja, nie było konkurencji, bo ja nie brałem udziału w tym. Ja dopiero w tej chwili po Voice zostały serdeczne podziękowania dla produkcji Festiwalu Opolskiego za to, że umożliwili mi występ na scenie w tak wspaniałym gronie, że nie wspomnę, żeby nie zdradzać. Też warto wspomnieć o tym, że często formaty typu talent show są gdzieś tam przeciwstawiane, choćby Festiwalowi Opolskiego. Tymczasem okazuje się, że jeżeli dobrze się to zepnie, jeżeli to jest dobrze przemyślane, to występ choćby w The Voice Senior może być przepustką do Festiwalu Opolskiego. I podglądając pana występy w The Voice Senior, zauważyłem, że też czymś bardzo pięknym było takie dodawanie panu wiatru w żagle, że przy całej swojej skromności z występu na występ czuł się pan coraz bardziej pewnie. Czy to rzeczywiście była taka pieczątka jakości, którą pan dostał i która sprawiła, że jeszcze bardziej pan uwierzył w swoje możliwości?
ja w swoje możliwości, można powiedzieć, nie uwierzę nigdy w życiu, po prostu traktuję to naturalnie i codziennie. To nie było tak, że w miarę kolejnych kroków ja stawałem się coraz bardziej, wręcz odwrotnie. Coraz bardziej się obawiałem, że no, że w końcu jak spadnę, to ale z wysokiego konia. Okazało się, że ten kon mnie powiózł aż tu do Opola. Czy było coś takiego, no, że ta obawa, żeby właśnie nie spaść tam jeszcze, tylko szczebel wyżej, szczebel wyżej, szczebel wyżej, czy ta właśnie obawa nie nakręcała też tego, żeby się bardziej starać? Nie, nie, to nie było tak, że nakręca. Ja po prostu wychodziłem z założenia, że muszę zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, zaśpiewać na najwyższym poziomie swych możliwości, być tam i uczestniczyć w tym wszystkim duchem, ciałem, no i słuchać się przede wszystkim Witolda, świętej pamięci. Dzisiaj wspaniały występ, hołd dla Zbigniewa Wodyckiego, ale gryzę się w język, bo nie można psuć takich niespodzianek. Proszę słuchać festiwalu na antenie Radia Opole i też można go w telewizji podglądać. Jednym z artystów, który dzisiaj wystąpi podczas koncertu Od Opola do Opola jest Krzysztof Prusik, który gościł w naszym festiwalowym studiu. Bardzo dziękujemy za wizytę. Ja bardzo dziękuję za możliwość rozmowy z panami. Pozdrawiam wszystkich. Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM.